Dzień dobry, witam was serdecznie. Browar Gdynia, bliżej niż dalej browaru Brokreacja. Stąd dzisiaj na stole piwo pochodzące z Darów Losu. Powiedziałem, że tych recenzji będzie ciut mniej, więcej ważenia. W końcu nazwa zobowiązuje, no ale 32 stopnie dzisiaj w Lublinie. No i jakby nie było, lecimy. Dosyć wymagający styl. Powiedziałem już kiedyś, w zeszłym roku bodajże, ale takie fotele by mi się przydały. Byłoby więcej degustacji z Gdyni, gdybym miał takie fotele. Naprawdę bardzo przyjemnie się w tym siedzi. Wspominałem o tym, że top milk stoutów w Polsce dla mnie, w mojej opinii kształtuje się w ten sposób. Otóż na pierwszym miejscu Rzeka Pełna Mleka, browaru Łąkomin spod Szczecina. Dokładnie z Łąkomina. Dalej Kawko i Mlekosz, piwowarownia, to jest coś wspaniałego. I czekam na ten numer 3. Numerem 3 był Milk Stout, Coffee Milk Stout z Kazimierza. Tam się podniosła jakość, były jakieś tam problemy. Ale zobaczymy, przed nami jest The Waiter, czyli ten kelner. Czekolad Milk Stout, a nie coffee. No, może być ciekawie. 16 ekstraktu, alkohol 5,2, IBU takie średnie. Zawsze lubię średnie IBU. Skład się pojawi. Jestem w dosyć dobrym hotelu, ale nie ma otwieracza. Nie wiem, jakaś nowa moda na to, żeby nie było otwieraczu. Spróbujemy łyżką. Och kurczę, widzę, że będzie kolejny problem. Albo te kapsle są jakieś... Naprawdę poprawiło się w kapslach, czy co? No, chyba zniszczę łyżkę, ale mam nadzieję, że mnie to wybaczą. To jest jedyna nieprofesjonalna rzecz. Się spociłem. The Waiter, ale zapach. Laktoza i czekolada. No. Lejemy. Buskowianka szkło, bardzo ładnie w szkle, The Waiter się prezentuje. Może nawet pisze się na ostrzy. Ciemnobrązowe piana Ecrid, ładnie zbudowana, muszę powiedzieć. Z tych Darów Losów bardzo podeszła mi 4K Ultra HD coś tam IPA. Piękna IPA-ka, muszę powiedzieć, jedna z lepszych, jakich piłem w tym roku. Albo może dobra, w tym miesiącu, no, w czerwcu. Natomiast Red IPA z kolei w ogóle nie podeszła mi do gustu. Muszę się przyznać, że nie dopiłem. Zmęczyła mnie i rano, jak wstawałem, zobaczyłem, że jeszcze jest pół teku sobie stoi. Także tak se. No a tutaj bardzo ładny aromat. Ja może jednak spojrzę na skład. Laktoza, no właśnie, laktoza jest wyczuwalna z bardzo daleka. Cocoa nibs, czyli ziarno kakaowca. To ono pewnie daje tą czekoladę. Chciałem powiedzieć, że jest nuta neski, więc pewnie ten kakaowiec daje coś takiego wytrawnego w aromacie. Muszę powiedzieć, że bardzo ładny aromat. Chmiel magnum, drożdże, aha, nie wiadomo jakie drożdże. Czyli tak zwana klasyka, pale ale monachijski typ 1, czekolad. Jeszcze czekolad light. Karafa Special typ 3 do zaciemnienia tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. No. Piękne, ciemne słody grają. Pięknie. Jest delikatna paloność pochodząca, jak myślę, ze słodu karafa. Ktoś by powiedział, że jest prażone ziarno słonecznika i ono jest, ale domyślam się, że tutaj chodzi o to prażone ziarno kakaowca. Bardzo podobny jest smak tego piwa do... Nie mogę tutaj lokować produktu. Do pewnego produktu dużego koncernu, też pewne kakao naturalne, UTZ i tak dalej. Czarne kakao, czarne, nie ciemne, tylko czarne. I tu mamy to samo. Szlachetny faktycznie nuty czekolady, wytrawnej czekolady, delikatne nuty neski, kawy neski w smaku. Bardzo udane piwo.
Na pierwszym oczywiście planie laktoza. No ale to przecież jest jasne. Mamy w końcu chocolate milk stout. No i moi drodzy, bardzo pozytywnie oceniam to piwo. Mam tutaj czekoladę pochodzącą ze słodów. Z tym, że to jest takie trochę, wydaje mi się, placebo, bo słody czekoladowe tak naprawdę dają, właśnie wnoszą kawowość do piwa, no i zaciemniają całe piwo, oczerniają to piwo. Chyba jedynie pale czekolad wnosi taki bardzo przyjemny aromat i smak czekolady. Smukłe, gładkie, nasycenie niskie, nawet nie do średniego. To piwo dzisiaj zniknie. I to szybko. Bardzo dobre piwo, browarze, Brokreacja. Jeszcze Potion 6 czeka, ale to na 5000 subów, a to się nieuchronnie zbliża do kanału Browar Gdynia. 6 minut. Ja myślę, że wszystko o tym piwie powiedziałem. Jeżeli, oczywiście nie mogę polecać alkoholu, bo to jest nieetyczne, ale warto spróbować. Warto spróbować to piwo, ponieważ jest wybitne. Nie jest do końca coffee milk stoutem, ale za to jest inne, bo jest chocolate milk stoutem i faktycznie otrzymujemy to, co jest napisane tutaj na etykiecie. Jest czekolada, jest prażone ziarno kakaowca, jest szlachetny chmiel. On się, generalnie goryczka jest niska faktycznie, ona się łączy z rozgrzewającą, tak zwaną alkoholową, ale to nie jest nic nachalnego. Tak naprawdę stwarza chyba to wrażenie prażoność, która i paloność, która jest w tym piwie, i to być może ja odczuwam jako goryczkę. Jakie to jest smukłe, jakie to jest gładkie, to jakby ktoś tutaj płatków jęczmiennych jeszcze zyskał, a może sam, ale to zobaczyłem. Naprawdę bardzo przyjemne piwo, ten dzień pięknie się kończy, a zaczyna się piękny wieczór. Pozdrawiam was serdecznie z kolejnego miejsca przystanku. To taka jedna z niewielu degustacji, która pojawia się na kanale Browar Gdynia, a obiecuję, że zaraz wracamy do ważenia. Moi drodzy, do zobaczenia. The Waiter zdał egzamin.